Hejo! Z nie swojego gabinetu witam Was, Pani Krysia. Słyszałam, że wbiliście 10 tysięcy followów na Instagramie i z tej okazji mogę znowu zemścić się na prokuratorze, także idziemy gotować. Fusy z herbaty podsmażamy na patelni razem z cebulą i przyprawami, a następnie podajemy z makaronem? Sprawdźmy to. To, co oni tam mieli, wyglądało trochę jak herbata z hibiskusem, więc też taką mam. To tak, nie wiem, tak żeby trochę tych fusów jednak było do tego makaronu. A, dobra. Zalewamy wrzątkiem. Zaparzona. To przelewamy. O nie, to jest bardzo czerwone i to bardzo pryska. Nie przemyślałam tego. Dobra, nie. Stop. Haha! Okej. Okej, chyba się udało. Ciekawe, jak ta herbata smakuje. A, jakie kwaśne! Fuj! Wyśmienicie. Fusy gotowe, teraz patelnia. Wrzucamy, dodajemy cebuli i przypraw. Dobra, dupa, dobra. Przysmażone, odstawiamy i nakładamy. Na koniec pietruszka. Voilà. Panie prokuratorze, przygotowałam dla pana coś pysznego. O, ładnie to wygląda. Co to jest? Pachnie trochę herbatą, ale tu jest cebula. No dobra. O Jezus, czy ty mnie próbujesz otruć? Ja rozumiem zemsta, ale to już jest przesada. To było targnięcie się na moje życie. Żelki Haribo rozpuszczamy na patelni i mieszamy. Następnie zalewamy nimi pomarańcze i pyszny deser gotowy. Zobaczmy, jak smakuje. Zaczniemy od pomarańczki. Pokroimy ją sobie na kawałeczki. Będzie w trójkąciki. Teraz patelnia. Żelki wsypujemy. One już się troszkę jakby szybko rozpuszczają. Tak. Dobra. Oh jeez. Dobra, chyba się rozpuściło już całkowicie. To dodajemy to do tych pomarańczek. I czekamy, aż zastygnie. A few moments later. Żelki chyba zastygły, więc spróbujemy je jakoś stąd wyciągnąć. To nie działa. Ojoj. Ja tu muszę stąd wyciągnąć. Ja się nie poddam. Wyjęłaś stąd! Voilà. Panie prokuratorze, przygotowałam dla pana coś pysznego. Rozumiem, że to kuchnia ta molekularna, nie? Rozumiem, że to jest clue. Smakuje dobrze, tak owocowo, ale nie chcę tego jeść. Kostkę sera zagotowujemy, następnie wyciągamy i rozwałkowujemy, nakładamy dodatki i pyszne danie gotowe. Sprawdźmy je. Bierzemy ser, wziąłem gołdę, bo nie ma dziur, a oni tam nie mieli dziur. No to się zgadza. Worek do wysokiej temperatury. Teraz woda i wsadzamy. Jak długo ja to mam tutaj trzymać? Może coś się zadzieje i będę widzieć, czy coś. Eventually. To może być chyba już? Ojoj. O kurczę, ale pachnie serem. Rozciapciowuje się. Jezu, nie mogę. No to chyba wałkujemy. Oh Jesus. Nakładamy dodatki. Sałata, pomidorki, może musztarda. Zawiniemy. E voilà! Panie prokuratorze, przygotowałam dla pana coś pysznego. To jest naleśnik jakiś? Trochę grube ciasto. Jezu, jakie to jest tłuste. Nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Nie dam rady więcej. To jest absolutnie za tłuste. Zostałem pokonany? Nawet dla mnie to jest za dużo. Banana kroimy, następnie wybebeszamy i dolewamy mleka. Mieszamy firlikiem i pyszny napój gotowy. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Banan
mordujemy. Troszeczkę ryby beszami. Dolewamy mleka. I bierzemy wiertolota. Oj! Oj! Oj, oj! Okej. Mleko tak jakby się spienia, ale tak jak próbuję tego banana tam na dole trochę rozciapciać, to tak nie za bardzo. I on się wtedy zatrzymuje. Chyba bardziej już tego nie uwiertolocę. Także, słomka. Ja ją chyba tak wbiłam w tego banana. I voilà! Panie prokuratorze, przygotowałam dla pana coś pysznego. O, to się pije, tak? No dobra. Ale tu nic nie leci. Może tu coś z góry. O, ciągnąłem trochę mleka bananowego. Bardzo smaczne, tylko tego było tak 3 ml. Reszta to banan. No, banan smaczny, ale tego, nie wiem, szejka to chyba trochę za mało wyszło. Przekrajamy ser camembert, nakładamy dużo salami, zawijamy w tortillę i maczamy w cieście naleśnikowym i bułce tartej. Następnie smażymy i gotowe. Sprawdźmy to. Bierzemy ser, kroimy na pół, ok, nakładamy salami. Pięknie. Teraz tortilla, zawijamy. O! Zawinięte. I maczamy w cieście. O nie, to nie! Umarło. Teraz bułka tarta. O nie. Okej. I na patelnię. Nie pryskaj. Okej. Ta już chyba będzie gotowa. Voilà. Panie prokuratorze, przygotowałam dla pana coś pysznego. Aż się boję, co jest w środku. Dlatego sprawdzę. Źle nie wygląda. Zdecydowanie za tłuste. Tyle sera z salami, jeszcze smażone na jakimś głębokim tłuszczu w cieście. To nie jest smaczne. Czuć sam tłuszcz. 10 salami, 100 to chyba trochę za dużo. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się wam podobał, to zostawcie komentarz o treści Haribo. I do zobaczenia kiedyś. Pa! Teraz mi wyjdzie. Aha, bo ja nie mogę patrzeć u góry. To już moment. A w cholerę z tym. Ser.